jak prosiłam? Lis, proszę cioci, lis. Rzuciłem ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz to dobroci. Ja miałbym kłamać. Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daj i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem. A jak rzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też rzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak rzucał, to kucał. Jechała taksówka i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczyny. Ja rzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie za ten wiersz. Ewa, zaczęło się to dawno. Dawno. Najdawniej, jak pani się? Dawno. Skąd bierze początek rodzaju ludzkiego księga? Pod młodym niebem, w słodnym ogrodzie, pod słynnym drzewem, w przebiegłym głodzie, pierwszą wiosną, w pierwszym maju. Zresztą każdy o tym wie. Kiedy Adam mieszkał w raju, bardzo często nudził się. Spać tam było bez zwyczaju, więc spoczywał w błogim śnie. Dalszy ciąg każdy sam sobie ośpiewa słowem Ewa. I zaraz potem zerwała owoc z drzewa, co nęcił wonią i blaskiem świecił. Ach, przypadła doń pożądliwymi usty. Patrz Genezis, rozdział 3, ustęp 6. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne ust wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła. I dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Od grzechu zaczął się jej świat, a że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, i zdradliwa, i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i gołąb, i żmija, i piołun, i miód, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść, bez dna, początek i koniec. Kobieta. Aha. Luli, mój syneczku, luli, luli. Matka cię do piersi, tuli, tuli. Choćbyś nawet cały świat przemierzył, choćbyś nawet bezmiar szczęścia przeżył, nikt ci nie zaśpiewa tutaj luli. Luli, mój syneczku, luli, luli. Lują w mordę, a co psia masz, to nie będziesz gościa brać, a ja tu chodzę cały rok. A ty przychodzisz szarpana w bok i szlamba robisz na cały ruch. Rozkwaszę mordę, skaż w niebu. Bujać nie będzie, ja ci pobujam. Policja na pomoc gwałt mordują. Gdyby nie ty, nie świeciłyby gwiazdy w niebie. Gdyby nie ty, nie pachniałyby kwiaty na wiosnę. A z moich ust wykwitają jedynie dla ciebie te słowa najsłodsze, miłosne. Jeśli nie ty, nikt mnie inny w ramionach nie zawsze. Jeśli nie ty, to kto spełni upojne me sny? Przytul mnie, weź, będę kochać jak nigdy. Bo zawsze, bo wszystko na świecie to ty, to ty. Halo, to ty, Stasiu? Będę mogła. Tak, idę. Ja też. Co? Nie, nie. Nigdy przed północą nie wraca.
co? Ach, ty z nim do szkoły. No dobrze, dobrze. Że co? Sumienia? No, jeszcze trochę mnie kucza. Ja go naprawdę bardzo kochałam. Zdawało mi się, że to moja pierwsza i ostatnia miłość. Zdawało mi się, że gdyby nie on, nie świeciłyby gwiazdy na niebie. Ale od czasu, jak ciebie zobaczyłam... Cicho! Muszę przerwać rozmowę. Więc osiągnę. Całuję. Od pokus i grzechów świata w cichym zamknięta klasztorze ręce w modlitwie splatam. Klęczę przed tobą w pokorze. Umartwiam grzeszne ciało postem surowym i biciem, ale to wszystko mało przed twym obliczem. Wczoraj ptak, zwiastun wiosny, wpadł do samotnej mej celi. Niech mi wybaczą chwilę radości twojej anieli. Chodzi o to. Chodzi o to, aby sukienka była prosta, no i prostsza, ale szalenie dystyngowana. I ta dystynkcja ma być właśnie w prostocie. Ta prostota w dystynkcji. Chodzi o zwykłą wizytową sukienkę. Z przodu zupełnie gładko. Tylko tutaj pani troszeczkę rozfałduje, ale ledwo, żeby było widać i jednocześnie, żeby nie było widać. Z boku bliska, tutaj zmarszczona, tutaj podniesiona, tu upięta, tu rozcięta. Pani wie, jak najprościej. A co do wstążeczki, to jest wymarszczoną szyponą. Sama kupię. Albo niech pani kupi. Metr, złoty 90. 91. 92. 93, 94, 95, 96, tętno, 96, no to już lepiej. A temperatura? Sama zobaczę. 38,8, świetnie, wczoraj o tej porze było blisko 40. Wszystko będzie dobrze, droga pani, niech pani nie płacze. A teraz proszę wziąć lekarstwo i spać. Prężąc biodra i piersi bezwstydnie, błyskiem oczu noc ciemną rozwidnie i upałem rozkoszne pieszczoty wzniecę pożar czerwony we krwi. Ośmiornicą oplotę kochanka, tajemnicą upoję do ranka, która wpadnie w te straszne oploty, w tym się rządza na zawsze tli. A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, zdradliwa, i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek, i koniec. Kobieta, to ja.